Ani go nie dogonię, kurde, ani... Nie wiem, kurde, jak mam tego zabić. No, od połowy i tak będę musiał mieczem bić pewnie, nie? A ja nie mogę go dogonić. No i umrę. No i umarłem. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft Sky Factory 4. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zrobiliśmy sobie... takie coś, co zbiera nam plastik, nie plastik, tylko pink slime'a. Tutaj nam to zabija. Trochę tego pink slime'a mam, więc tak naprawdę mógłbym sobie to zapauzować, a sobie włączyć to, żeby sobie zbierać lucik. Bo w sumie czemu nie? Problem tutaj jest jeszcze z blaze'ami, bo zrobiliśmy też spawner blaze'ów. Musimy stać blisko, żeby blaze'y się pojawiały. I widziałem, słuchajcie, jak wejdziemy sobie na spawnery, spawner modification, możemy modyfikować jakoś spawnery, możemy tam spawn delay zwiększyć i tak dalej, ale co mnie interesuje, w sumie gas tier byłby git, aczkolwiek nie jestem pewny, czy to można stackować te ulepszenia, czy tylko jedno ulepszenie na spawner przypada na mnie, ale coś takiego chyba by załatwiło sprawę, słuchajcie, ignore spawn conditions. Chyba? Albo nearby players? Coś takiego? Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc. W dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, chciałbym się zająć... po pierwsze... Mamy bardzo dużo saplingów, których mi brakuje. Na przykład cookie, bacon, donut, sapling. Co moglibyśmy sobie zrobić, myślę. A, tylko potrzebujemy mieć... zboże, no ale to nie jest jakiś duży problem. Ale słuchajcie, może zanim zaczniemy Może zanim sobie zaczniemy robić te wszystkie saplingi, to zrobilibyśmy sobie pink slime ingota, bo potrzebujemy pink slime ingota, żeby ulepszyć fortunę addon, żeby tam do tamtej farmy dodać. No szkoda, że ten spawner blaze'ów nie działa, bo ten fortunę addon by fajnie się tam nadał do tego. No, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Chyba wszystko będę miał, bo emeraldy mogę zrobić, nie? Siu. Jedyny problem to jest właśnie pink slime ingot. I tu potrzebujemy pink slime i potrzebujemy iron ingot. Tylko potrzebujemy fluid shaving machine. What? Ja sobie to może na razie podłączę tutaj. Piękniej, tutaj będziemy musieli dać ingota i pink slime'a. Dobra. Łatwo w sumie. Za mało? Chyba za mało pink slime'a. No. Tak szybko? Ty kurde, błyskawicznie to zrobił. Nawet nie zdążyłem zerknąć do środka. No dobra, w takim razie fortunę addon. O ile się nie mylę, to się nie stakuje. Wkładamy jeden i gotowe. No chyba, że to się stakuje, to wtedy więcej sobie zrobię. W sumie nie wiem. Fortuna addon, no bo teoretycznie mamy tu jeszcze miejsce na addony jakieś, nie? Zrobię na testa. Zrobię jeszcze jeden taki. Ty, stakuje się to chyba, mogę wsadzić dwa. Kurde, to trzeba będzie więcej tego zrobić. No ale dobra, na razie to nie jest nasze zmartwienie. Zwłaszcza, że ta farma nie działa tak jak powinna. Ignore spawn condition, no to musielibyśmy zabić smoka. A co trzeba? Na ciastko do endu. Endcake. Łeee, taniocha to jest. Teoretycznie mogę tak, o, już wziąć i iść zrobić sobie tego. Smoka zabić i przetestować to, czy to będzie działać. Perełki mam i mamy ciastko do endu. Tylko szczerze mówiąc, no nie no, w sumie planety nie zrobię, dopóki do endu nie pójdę, nie? Bo potrzebujemy tego endstone'a. I creeper mi się tu kurde zrespił. Jakim cudem? A, bo tu jest ciemno. Cyk i cyk. Ale w sumie... moglibyśmy zrobić tu schodki. Może takie w lewo. I postawić już ten portal tak, jak powinien stać, nie? Szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, jak takie schody budować. Stawiam slaby byle jak i co wyjdzie, to wyjdzie, nie? Zrobiłem tym razem schodki w dół. Fatalnie te schody wyglądają, no ale dobra, niech będą. Niech będą. No i dobra, wydaje mi się, że wystarczająco daleko od tej netherowej planety jest ten
Te schodki są. No te schodki nie są jakieś super. No ale co ja tam będę ze schodami szalał, nie? No, może je troszeczkę poprawię później. Może je troszeczkę później poprawię. Wydaje mi się, że tak z 16 bloków sobie je odsuniemy. Zrobimy sobie większą. Ta planeta jest malutka, ta jest większa od tej i wydaje mi się, że takiej wielkości będziemy te planety robić. No, tak kurde dość blisko, ale w sumie może być, nie? I tu będzie tak płasko i w dół zrobimy takiego szpica, zrobimy jakieś obsydianowe słupki i na środku będzie ciasteczko. Może nawet na bloczku obsydianu bym to postawił? No, w sumie nie głupie. Chociaż najlepszy byłby bedrock, nie? Zrobić taką fontannę bedrockową i na tym ciastko postawić, ale czy ja jestem w stanie jakoś bedrock zrobić? Nie wiem. Dobra, walić to. Zrobimy na obsydianie po prostu. I nazbieramy sobie od razu przy okazji tego endstone'a i będziemy mogli sobie tą planetę tutaj już jakoś projektować. No. Ale póki co... Jedzonko jakieś mam. Strzały przede wszystkim. Dobra, lecimy. Mogłem sobie zrobić... Resonant Endstone. O kurde, ciekawe co to jest. Mogłem sobie zrobić... Where's the boss? O kurde. Chłopie, coś ty zrobił. Wow, wyteleportowało mnie. Ja nawet nie wiem, gdzie mój portal jest teraz. Co to daje? Resonant Kladkrate. What? Nie wiem, ale to się może przydać. Ale gdzie jest boss? Oh man! A jajo jest! Jeksp! Ale jajca! Hehe! Darmowy exp! No tak, bo tu jest w achievementach, jak wejdziemy sobie na endowe te. Travel to the end dimension, ale niestety budżet nie wystarczył, żeby smoka pojawić, nie? taka zabawna sytuacja. Jakbym to mógł podnieść? Boję się troszeczkę, że mi to wpadnie do portalu, bo wtedy tego nie zdobędę. Więc zróbmy tak. Tyk, dobra, pięknie. I teraz, o ile się nie mylę, wystarczy pochodnie postawić. Pięknie, mamy jajeczko. No dobra, to kurde, w sumie skoro tu już jestem, ale wiecie co, może zrobię sobie Air Charma nowego? No dobra, może sobie poradzimy bez tego. I tutaj zobaczcie, też są takie dziwne te kropki. Będziemy musieli kiedyś spróbować wejść do takiej. Co jest, nie da się tam tepnąć? O dobra, tepłem się. Kurde, widocznie nie trafiłem. Dobra. A, tylko kurde, jak ja teraz wrócę do domu? Ja pierdziu. O tym nie pomyślałem, nie zrobiłem sobie znacznika, nic. Nie wiem, w którą stronę nawet lecieć mam. Nie jest owoc? Gdzie te owoce zbierało? Dobra, musimy tego Air Charma oszczędzać, więc go wyłączę na razie. No i w sumie fajnie by było może znaleźć miasteczko i... Kurde, nie wiem czy dorzucę tam endpearlem. Nalajcie. Dobra, będziemy musieli zabić kilka endermanów. Żeby perełki zdobyć, to będziemy sobie przeskakiwać między wyspami w razie czego. Kurde, ja nigdy nie mam szczęścia do tego, do tych miast. Ale w sumie myślałem, że troszeczkę więcej będzie zmienione będzie. Jak na razie nie widzę żadnych zmian. O kurde, popatrzyłem się w niego. W sumie jak tak by, jakby nie patrzeć, to mnie strasznie mocno mnie biją, nie? A wbiliśmy już jakieś poziomy na pancerzu, więc w sumie warto by było też jakieś ulepszenia na pancerz zrobić. A chciałbym znaleźć w sumie miasto, żeby zrobić sobie... Shulker Boxa? Jest coś takiego na tym? Jest. Ja nie wiem, na której wersji to dodali, wiecie, ja tam nie ogarniam Minecrafta za bardzo, więc...
Ale shulker boxy w sumie fajnie by było porobić. No i może elytrę zdobyć, nie? Chociaż z elytry to ja użytku jakoś bardzo nie zrobię dużego, ale... No tak, tak o dla sportu, żeby sobie zdobyć, nie? W sumie fajnie by było. Dobra, słuchajcie, musiałem wrócić do bazy, bo... Jedzonko mi się już zaczęło kończyć, więc no nie było sensu. Nie znalazłem nic ciekawego, więc... No, trudno się mówi. Teraz jak, kurde, ja to mam teraz zrobić tutaj? Żeby to użyć, Użyłem. Ignore spawn condition, mamy. Co jest? Tylko jedną szybko odzyskałem. Dobra. I teraz odejdźmy. I teraz teoretycznie już się nie respią i zobaczcie, to jajko użyłem niby. I nadal się nie respi nic. To jeszcze ewentualnie moglibyśmy sprawdzić Nether Stara, żeby ignorował graczy. Czy coś takiego? No dobra, no może możemy sobie tu jakoś zacząć projektować pomalutku tą planetę. Aczkolwiek to nie jest nasze dzisiejsze zmartwienie, więc ja to tylko tak na szybko sobie ustawię. Sprawdzę sobie, jak to dokładnie działa. My będziemy potrzebowali Circle, ale Horizontal. I teraz no jesteśmy w stanie do góry dać, ale nie jesteśmy w stanie w dół dać. Co to robi? Więc szczerze mówiąc, tak trochę średnio bym powiedział. Cup. O, może takie coś bym zrobił. Cup. 15. No, idealnie. Idealnie. Coś takiego byśmy mieli wybudować. No dobra, no tego endstone'a na pewno będzie mi brakować jeszcze. No ale teoretycznie możemy sobie zacząć tutaj to robić. Ale dobra, tak jak mówię, to nie jest nasze dzisiejsze zmartwienie. Zrobimy sobie ciasteczko, zrobimy sobie bacon. Jak bacon? Precision sawmill? Serio? Chopping block, o. Chopping block, coś takiego byłoby lepsze. Cooked pork chop. Będziemy musieli chyba zrobić też farmę świnek, bo o ile się nie mylę, świnki mogą produkować nam też materiały. A ja mam w ogóle jakieś świnki? Mam jedną. O kurde. Dobra, mam dwie świnie. Dobra. Czyli musielibyśmy zacząć hodować marcheweczki. Musielibyśmy zacząć hodować świnki. A do tego, słuchajcie, moglibyśmy użyć... Czekajcie, kurde, jak to się kurde nazywało? Na pewno z tego moda wszystko do tego byśmy znaleźli. Animal Baby Separator. O, coś takiego. Przerzuca nam wtedy dzieciaczki chyba na drugą stronę jakby. I musielibyśmy zrobić dwie zagrody, on z jednej strony dzieciaczki by przerzucał na drugą stronę. Animal Feeder. Tym byśmy karmili i rozmnażali zwierzątka. No i mop. Animal Grower, nie, tego chyba nie będziemy potrzebować, chociaż zobaczymy. Jeszcze jest Animal Grower, Animal Rancher, to nie wiem w ogóle co to robi. No i mop Crusher z adult filterem. No to coś takiego byśmy sobie mogli zrobić w sumie. Gdzie ja to zrobię, kurde? Kończy mi się miejsce. Kończy mi się miejsce, kurde. What? Nie no, miejsce mi się nie kończy, ale... Zastanawiam się, jakbym mógł to zrobić. Może tu bym zrobił schody na dół? Takie proste schody na dół i taką wielką platformę byśmy sobie z dirta tam zrobili. No też trzeba brać pod uwagę to, że ja tutaj będę musiał to zabudować jakoś, więc jeszcze parę kratek w dół byśmy sobie mogli to zrobić. No, myślę, że wystarczy. Dobra. Z drugiej strony też sobie schodki zrobimy i z dirta zrobimy sobie platformę i tam sobie zaczniemy hodować świnki. Ale na razie zróbmy na szybko te saplingi. Te, które możemy, czyli tak, cookie, donaty, ale donaty to musimy najpierw usmażyć.
Netherrack, jeszcze Cobalt, Ardite. A, no i Glowstone. Glowstone'a też sobie trzaśniemy od razu. Jeśli chodzi o Cobalt i Ardite, to najgorsze jest właśnie to ustrojstwo tutaj. Pristine Wither Matter i Pristine Blaze Matter. I żeby to zrobić, to trzeba... O kurde, tu trzeba Nether tego, stara mieć. Bo to będzie prostsze, bo tu wystarczy Blaze Powder. To chyba mogę zrobić. A później jakiś Polymer Clay, to też mogę zrobić. I to trzeba w jakąś maszynę wsadzić. Simulation Chamber. Co to kurde jest? Sud covered redstone. Crushing redstone against a block of coal. Left click. What? Redstone. O. Faktycznie wychodzi, patrzcie. Pyk, 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 pyk i gotowe. Ciekawe. I mamy jakiś sud covered coś tam. Dobra, czekajcie. Donut. Donut sapling. No i teraz w zasadzie brakuje mi jeszcze tylko kobalt, ardite, no i bacon. Bacon to sobie na końcu zrobimy, jak będziemy mieli już farmę zwierzątek. No dobra, spróbujmy zrobić w takim razie tą maszynę. No jeśli chodzi o craftowanie tej maszyny, to nie jest skomplikowane, jeśli wiemy już skąd ten redstone pozyskać. Ciekawe, czy ona potrzebuje energii, ta maszyna. Podejrzewam, że tak, więc na razie postawimy sobie ją tutaj. Please insert a data model to begin the simulation. Kurde, jakie ten w ogóle? 2 miliony RF-a tu wchodzi? Ja pierdzie, jaki komputerek w ogóle? Ja pierdzie, ale ty komputer mam. Kurde, no i przydałoby się Withera zabić w takim razie, żeby to już kurde skończyć wszystko. Dobra, mamy Plank Data Model i zróbmy Blaze Data Model. Zróbmy też, ale zobaczcie, bo to jest basic, advanced jakieś i tu mamy szansę jakąś tylko na to. Superior, self-aware. I od czego to zależy teraz? Co to znaczy? Insufficient data in model, please insert the basic model or better. Data collected. My musimy zabijać! No dobra, da się zrobić, kurde, nie? Ja ciekawe, czy to będzie się liczyć. Nie liczy się. Dobra, to musimy zrobić coś ryzykownego, czyli... Wyłączymy to. Otworzymy sobie tu dziurę. Ej, w sumie ja mogę do nich strzelać tego. Nie, cofam to, co powiedziałem. Oni mi tu kurde coś podpalą zaraz i tyle z tego będzie. Ja muszę sobie dziurę zrobić z drugiej strony. No ale czekajcie. Bo mi się tutaj, ja zabiłem o gościa, a mi się tutaj nic nie dzieje. Deep Mob Learning. Loot Fabricator, Trial Keystone. O, jest jakiś ten, jakaś książka jest. Próbuję poczytać coś na ten temat. Nie wiem. Nie mam pojęcia, może mieczem trzeba zabić? Dobra, idę do Netheru, będzie bezpieczniej. Dobra. Zenchantowałem sobie tam, mam Unbreaking 5 i... Te stare air charmy wrzuciłem tutaj w kowadełku i udało mi się to jakoś naprawić, także spoko. Wydaje mi się, że powinienem to mieczem zabijać, żeby to zrobić. W ogóle... Kurde... Ja tu mam miejsce w ogóle? Będę musiał shipping container zrobić i... I chyba trzeba będzie piętro zrobić na te saplingi. No dobra, wiecie co? Ja sobie na razie tutaj skrzynkę zrobię. Może być tu. Tu wsadzimy sobie te saplingi. I teraz najgorsze jest to, że będziemy musieli Withera zabić, to po pierwsze. A po drugie... Nie wiem jak to levelować.
Bo też w sumie druga sprawa. W sumie. Bo w sumie jak już to mamy levelować. No to moglibyśmy Widera zabić niby, nie? Kurde, tylko ja nie wiem, czy ja dam radę zabić Widera, nie? Bo jest coś takiego jak Wider. Wider. Wider Proof Block. Wither Proof Glass. Ale tu trzeba Wither Skeleton Essence z Mystical Agriculture, to nie. O, ale coś takiego, o. Reinforced Glass, Wither Proof. 3 godziny później. Tak musimy zbudować Withera. Więc teoretycznie, kurde, chyba będę musiał dorobić więcej tych szyb. Gorzej jak mi wyleci, kurde, stąd, nie? Ja tak go, kurde, w sumie ciasno tu zamknę. Nie wiem, czy to jest wystarczające o dużo miejsca dla niego. Co to jest, Wild? Co to jest? To miał być Wither, a nie Wild jakiś, ej. Łapie, coś ty zrobił. Oho, i wyleciał. Kurde, miał nie wylecieć. Co to kurde jest? Au! O, uwziął się na mnie, uwziął się na mnie. A ja powoli latam, kurde, bez sensu. Szczerze, wolałem jak za Endermanami latał. Co się z dźwiękiem dzieje, kurde, w tym Minecrafcie? O, ja pierdziu. No, uwziął się na mnie, teraz to jest kaplica. Chyba, że... Nie. Kurde, on mi leci do góry, on mi leci za mną. No, ani go nie dogonię, kurde, ani... Nie wiem, kurde, jak mam tego zabić. No, od połowy i tak będę musiał mieczem bić pewnie, nie? A ja nie mogę go dogonić. No i umrę. No i umarłem. Ale beznadzieja. Kurde, bo miałem sobie zrobić już, kurde, 10 odcinków temu przeklętego jetpacka, kurde. Już sobie miałem zrobić 10 odcinków temu, kurde, tego jetpacka. I nie byłoby problemu, żeby go dogonić, jakbym miał jetpacka. Ale nie, kurde. Będę se latał tym gównianym air-charmem, kurde, całą grę. I dupa, no i tak to wygląda później, że nie mogę, kurde, walonego Withera dogonić, no. Boże, jaki lofa nie mam. Godzinę będę bloki rozwalał, ja pierdziele. Ale żebym sobie zrobił, kurde, klatkę na Withera. Ja pierdzielę, że kurde, teraz... No nie, no przecież kurde, co to ma być? Ja pierdzielę, musiałem 10 bloków chyba rozwalić i ja się tam nie dojdę, nie dostanę się tam, no nie, no ty nie masz szans. Za wysoko umarłem. Załamie się, przysięgam, że się załamie. No i się kurde popatrzyłem w jakiegoś Endermana. Nie no, naprawdę. Naprawdę. Ja pierdzie. I patrzcie, on tam jest. Dobra, ale rzucił się teraz na... godziny później. Kurde, wiedziałem. Już na początku przecież powiedziałem, że za mała ta klatka będzie. Wiedziałem. I co? I teraz się, kurde, godzinę będę męczył, kurde, żeby ludzi go odzyskać bezsensownie. Nie no, teraz żeby go pokonać, to ja muszę jetpacka zrobić. Chodźmy w takim razie do Netheru, zobaczymy, czy z miecza, jak będę zabijał, to czy będzie się nam to ładować. Data collected 0 póki co. Data per kill 1, data collected 0.
No co ja mam tym zabijać? Nie no, nie róbcie se jaj. Nie wiem jak to zrobić. Nie ładuje się to. Data collected 0. Nie wiem, dobra, może ktoś z was wie, to dajcie znać, ja sobie to wtedy podładuję. I zrobimy sobie też wtedy tego Widera. Tylko teraz się zastanawiam, jak to z Widerem będzie działać. Czy co, ja będę musiał Widery zabijać? Nie, no to już wtedy, kurde, na pewno będę musiał lepszą klatkę sobie przygotować na te Widery i normalnie sobie będziemy bić, nie? Bo ta moja klatka, co zrobiłem teraz, to taka 2 na 10 wyszła. Ale dobra, no tam zabijemy sobie tego Widera prędzej czy później, a później tego. A później sobie zrobimy lepszą klatkę i będziemy sobie ewentualnie mogli to farmić. Tylko musicie mi dać znać właśnie w komentarzach, jak to jest z tym farmieniem tego, bo to kurde, ja nie wiem. Wow! I co ty tu kurde chłopie robisz? Jeszcze mnie będzie próbował bić dziad jeden, przeklęty ham. Mamy wszystko na zwierzątka, ale musimy mieć też coś, żeby hodować marchewki. Daj, coś było. Plant fertilizer jest i plant gatherer. Ale w sumie ja jestem ciekawy, może jest coś z innego moda. Jest jakiś harvester. Ciekawy jestem, który zużywa więcej energii. Wypróbujemy sobie harvestera, industrial i plant gatherera. W sumie łatwiej by było tego użyć. Ale jak już mamy, jak już używamy tego industrial for a going, no to będziemy tego używać, walić to. Więc będziemy tego używać. Zrobiłem add-on 5, aczkolwiek tutaj by się przydała 6. No ale tylko teraz co? Zobaczcie, on cały czas będzie mi energię zużywał, nie? Bo on cały czas jakby sprawdza, czy jakieś roślinki mi tu wyrosły. Weźmy bone meala. O, zebrał. Ale on nie sadzi. Trochę bez sensu, bo przecież możemy prawym przyciskiem klikać i wtedy się nie rozwala plant, nie? Słuchajcie, weźmy w takim razie jeszcze, może spróbujmy tego gościa. O! Dobra, i ten jest lepszy, kurde. I teraz tak. Baby separator. Mamy tu, tylko ja nie wiem jak, w którą stronę. O, nie, czekajcie. Musimy na tej kratce dodać. Nie wiem, z której strony on dzieci wyciąga, nie? Show working area. Dobra, czyli wygląda na to, że on stąd wyciąga dzieci i odkłada je na drugą stronę, nie? Sobie zrobiłem więcej tych pointów, żeby kabelków tyle nie ciągnąć. Aczkolwiek tu moglibyśmy pod spodem kabelki pociągnąć i wtedy by było prościej. A teraz tutaj animal feeder. Range add-on show. No dobra, wszystko się zgadza. Tutaj jeszcze tylko adult filtera musimy zrobić. Tylko ja nie wiem, z czego to się robi. No dobra, łatwo. Złoto, jajko, kurde, dobra, wszystko mam. Świetnie, adult filter. Mamy prącik. I teraz się zastanawiam, ale on chyba nie powinien zużywać energii, jak nie będzie widział czegoś do zabicia, nie? A, i tutaj mamy jeszcze esencję. Ale w sumie mam pewien pomysł, jak moglibyśmy sobie przetransportować tą esencję do tamtego zbiornika. Dobra, tu wsadzimy marcheweczki. Weźmy teraz świnki. No i teraz zobaczymy, czy to wszystko będzie nam działać. Jeszcze będziemy musieli tylko przetransportować tamte marchewki stąd tutaj. Pięknie, działa. Dzieciaczek się urodził i od razu się przetransportował tutaj. Ale kurde, widzicie co zrobiłem? Popsułem, nie? By mi przeskoczyłyby mi, kurde, dziady jedne hamy bobry. Dobra, tu i jeszcze tylko tutaj musimy zablokować sobie. Pięknie. No i super. W takim razie będzie się nam automatycznie będą świnki robić. Tylko teraz tak, musimy marcheweczki przetransportować. Weźmy, wyrzućmy to jajo. Kurczaka nie ma. Będziemy musieli... No tak, będziemy musieli te marcheweczki. I teraz się w sumie też zastanawiam,
Kurde, i wiecie co? Ja na razie to zatrzymam. Żeby mi nie zabijało tych świnek, ja sobie je później przerzucę tam. No i teraz będziemy musieli się zastanowić, jak robić ten bekon. Jak robić ten bekon i czy ja muszę hodować te świnki, rozmnażać? Bo jeśli tak, to ja strasznie dużo miejsca na to będę potrzebował. I żeby tego miejsca tak dużo nie zajmować, to moglibyśmy sobie zrobić compact machine. Coś takiego. To jest też dość skomplikowane, ale myślę, że dojdę do tego, jak coś takiego zrobić. I wtedy byśmy sobie mogli przenieść to właśnie do takiej maszyny skompresowanej. I nie zajmowałoby nam to wtedy tak dużo miejsca. Pomyślimy, zastanowimy się. Na razie niech się świnki rozmnażają. Bo będziemy ich na pewno więcej potrzebować. Teraz tak. Stamtąd marchewki musimy przenieść. No do skrzynki najlepiej, nie? Dobra, tylko jednej rzeczy nie przemyślałem. Jak ja kurde to do tamtej skrzyni dam? Skoro ja tam mam tak wszystko ciasno i byle jak zrobione. Może czas najwyższy zrobić import busa, podłączyć kabelki, no i po prostu nam to będzie tam wpadać, bo tam jest najwyższy priorytet. Chyba tak kurde najlepiej będzie zrobić. Spróbujmy. Musi to chyba działać w ten sposób. Mamy import busa. No to niech nam to wpada tutaj. Jakie to ma znaczenie, gdzie to będzie wpadać. Dobra. Tą skrzynkę zostawię sobie na razie tutaj, żeby wiedzieć, że ona jest ulepszona i tak dalej. To sobie ją później podmienimy na coś innego. Dobra, czyli to nam wpada tutaj i teraz możemy zrobić sobie export bus, kabelki. Dorobię więcej. Pięknie. No i pięknie i powolutku nam tu marcheweczki wpadają, elegancko. A tu już mamy dwie świnki. Pięknie. No ale dobra, no słuchajcie, trochę nam się udało zrobić. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Tak jak na przykład ten Wither, którego próbowaliśmy zabić. Ale mamy już plantację. Od czegoś trzeba zacząć. Będziemy mogli sobie zacząć też produkować Inferium Seeds, tylko nie tier 6, tylko tier 1, o. Tylko, że na razie nie mam gdzie tego dać. Musielibyśmy zrobić pięterko wyżej. I generalnie ja to tak chciałem właśnie stakować takimi piętrami. Tylko, że do tego chciałem mieć coś takiego, bo to jest 9 na 9 farma i 10 bloków do góry, 10 bloków w dół. Daje też water source i super, nie? Kurde, coś takiego fajnie by było zrobić. No ale dobra, nie ma co się śpieszyć. Będziemy mogli sobie te nasionka posadzić w niedalekiej przyszłości, bo już wiemy, jak to zbierać i tak dalej, i tak dalej. Zajmiemy się też świnkami. No ale słuchajcie, póki co to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.